przez 3 lata płacę tylko utrzymanie licznika. Miesięcznie w granicach 20, tam chyba kilku złotych. Myślę, że nie ma szansy, tylko się to zwróci. Ja już widzę, że się to zwróci. W granicach 25 tysięcy to ja bym musiał dać za jako groszek. W dzisiejszym odcinku naszej Akademii z nami pan Jan, nasz klient. Klient, który zdecydował się na rozwiązanie, o którym mówiliśmy w którymś z odcinków, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, coś takiego jak Parallel Box, czyli urządzonko, które łączy magazyny energii w jeden duży bank. U pana Jana 4 baterie Soluna 15 kWh, czyli daje to duży bank o łącznej pojemności 60 kWh. Panie Janie, pierwsze pytanie, bo o to pytają nasi widzowie. Po co panu tak duży magazyn? Duży magazyn jest mi po to potrzebny, bo mając pompę ciepła, wiedziałem, że w małej baterii 15-kilowatowej ta energia wystarczy mi na krótki czas. Pompa ciepła przy nagrzewaniu zbiornika ciepłej wody zużywa bardzo dużo prądu naraz. Więc taka 15, powiedzmy, żeby mi wystarczyła w granicach tam na 2-3 godzin. Ale oprócz ciepłej wody jeszcze ogrzewamy dom, czy tutaj w pracy jest druga pompa, więc... Bo pan Jan prowadzi działalność gospodarczą, obok swojego domu jest sala produkcyjna, o tym powiemy później. Więc jak szukałem magazynu energii, zawsze pytałem się, jaki jest największy, ile można, bo wiedziałem, że to mogę zużyć. Magazyn energii u mnie pracuje na instalacji fotowoltaicznej 10-kilowatowej. Można do tego jeszcze dołożyć 2 kW, bo przy tym falowniku może pracować na 12 kW. No i w tej chwili mam to już 3 lata. Jestem zadowolony. Praktycznie z instalacji 10-kilowatowej to przez 3 lata oddałem do sieci jedynie 3 MW. A wyprodukowałem przeszło 35. Więc no to ta energia na bieżąco, która jest zużywana przy wykorzystaniu energii magazynu, po jakimś czasie widać, że się to zwraca i no jest to rentowne, jeśli w moim przypadku pytać. Czyli tutaj pompa ciepła, magazyn pod pompę. O, i może zadamy sobie od razu drugie pytanie, bo spotykamy się z takimi komentarzami, że po co magazyn energii pod pompę, skoro pompa pracuje w zimie? A w zimie produkcja fotowoltaiczna jest tak niska, że nie zapełni magazynu. Czy to prawda, czy... To zależy od nasłonecznienia. No owszem, jest taka możliwość, że nie zapełni do pełna. Ale wiedząc o tym, że na przykład w dniu jutrzejszym od tej godziny mogę nie mieć prądu, ja mając magazyn energii i wykorzystując funkcje i tryby, w których, które tam mogę ustawiania swoje tam wprowadzać, mogę napełnić trzy z sieci energią, czy zatrzymać tą energię, która jest ze słońca w magazynie, nie wypuszczając tej energii przez noc, a włączając magazyn energii w czasie, kiedy nie będzie prądu z sieci, kiedy nie mamy braku, brak prądu będzie, prawda? I wtedy jestem taki niezależny. Czyli ta zabawa trybami, nie? Dokładnie, tak. Można napełnić magazyn tańszą energią z sieci w taryfie G12. Dokładnie, tak. Zarządzanie i no i zarządza pan tym z poziomu telefonu. Oczywiście. Czyli wszystko smart, no to kolejny plus. Jeszcze byśmy powiedzieli o tej kolektywizacji, bo powinienem to w sumie zrobić w prologu, w przedstawieniu. Ta kolektywizacja to to, że jeśli mamy dużo takich przykładów wśród naszych klientów, że jeśli ktoś zaczyna od fotowoltaiki, potem naturalnym wyborem ogrzewania, jeśli dom jest w miarę nowy i przede wszystkim może nie nowy, ale dobrze docieplony, jest pompa ciepła, później magazyn, no i na końcu samochód elektryczny. Ci, którzy atakują te nowoczesne, one nie są nowoczesne, ale nazwijmy to nowoczesnymi technologiami, skupiają się na tym, że te domy smart to jest wszystko dla zamożnych. No nie jest tak do końca. Nam się bardziej wydaje, że to jest wszystko dla świadomych. Podobnie było w przypadku pana Jana, że kiedy produkcja fotowoltaiczna dawała tyle, że jak sam pan powiedział na początku, jeszcze przed naszym nagraniem, dawała tyle, że nadwyżki szły w piach. Dokładnie tak. No to zdecydował się pan dla małżonki na elektryka. Zgadza się. I to wszystko też jest pokrywane z bieżącej produkcji. Produkcji. Przynajmniej w sezonie letnim, w sezonie zimowym. Pan też powiedział, że korzysta z ładowarki, bo też ma naszą ładowarkę SolarWall. Korzysta z niej tylko w zimie, bo w lecie
leci się z gniazdka, z autokonsumpcji. Tak, bo przeważnie tym elektrykiem się jeździ tutaj w promieniu do 100 km. No i tutaj nawet wracając do magazynu energii, przez dzień owszem się jeździ. I przez dzień baterie się naładują, jeśli jest na tyle światła dziennego. I w nocy z tych baterii ładujemy samochód. Tak. Ładujemy samochód, korzystamy z, w domu jest ciepła woda użytkowa. Łącznie też w domu mamy przecież i płyty indukcyjne i tak dalej. Praktycznie z tego, co do tej pory mam zrobione, przez 3 lata płacę tylko utrzymanie licznika. To jest miesięcznie w granicach 20, tam chyba kilku złotych, nie pamiętam, bo to raz w roku się opłaca. To teraz filozoficznie, bo teraz już Państwo zadajecie na pewno pytanie, no dobra, ale to wszystko kosztowało niemało. Pompa ciepła, instalacja 10 kg, 4 magazyny, które nie są tanie. No o elektryku już nie będziemy mówić. Jak to jest z tymi zwrotami? Bo myśmy powiedzieli ostatnio w odcinku o magazynach, że magazyn nie jest produktem, który się musi zwrócić, tylko udogodnieniem, który pomaga człowiekowi między innymi w pracy, w przerwach w dostawie prądu. Stanowi ułatwienie życia dla biznesmenów, którzy sobie robią na przykład, nie wiem, interesy w domkach letniskowych przez cały sezon. Jak to wygląda u Pana? Czy Pan liczy te zwroty? Czy Pan liczy na to? Czy po prostu cieszy się Pan z tego, że, na pewno że jest Pan niezależny? Na pewno się cieszę tym, że jestem niezależny. Dla mnie to było najważniejsze. I nawet prowadząc działalność gospodarczą, to jest na przykład ten prąd jest konieczny non-stop. Jeśli nie wykonam jakiejś tam pracy, to po prostu klienta mogę zawieźć raz, drugi, trzeci i później już klienta nie ma. Licząc zwroty, wygoda jest niesamowita, bo mając czy płacić za prąd, czy za ogrzewanie tam węglem, gazem i tak dalej, to jesteśmy zależni od w większości od polityki. Ostatnie lata pokazały, co potrafi nawet, jak ktoś tam ekogroszkiem palił, to 2 lata temu kupił ekogroszek tam powiedzmy za 1000 zł, a ostatnio kupował po 3 czy tam powyżej, prawda? I mnie interesowało głównie to, żeby mieć święty spokój, nie myśleć o takich rzeczach. Zapłaciłem raz, ale korzystam już kolejny rok. Awaryjności tutaj nie widzę żadnej. Zawsze jak coś byłoby nie tak, tu pomoc jest techniczna, przeważnie zdalna, nikt nie musi podjechać, wszystko widać zdalnie, więc ja uważam, same plusy. Ja uważam, że są plusy. Trzeba też przyznać, że no, pieniążki nie takie małe, ale można to w jakiś sposób rozłożyć, bo płacąc rachunki za gaz, za prąd i tak dalej, to też płacimy. Tutaj mi się udało to w ten sposób zrobić, że to zrobiłem w czasie, kiedy to jeszcze dopiero wchodziło. Nie były to takie jakieś bardzo wielkie sumy, nie musiałem tego naraz, ale sukcesywnie zrobiłem najpierw instalację fotowoltaiczną 10 kW, potem była pompa ciepła, potem był samochód. No i można powiedzieć, że ja miesięcznie korzystam w granicach 2 do 3 tysięcy jestem do przodu. Nie są to pieniądze, nie wiadomo jakie duże w stosunku do wydanych, ale po iluś latach... Ma szansę się to zwrócić, tylko że no... Ja myślę, że nie ma szansy, tylko że się to zwróci. Ja już widzę, że się to zwróci. Nawet mając, tak jak ja mam dom ponad 300 metrów na ogrzewaniu, to w tamtym roku to by wyszło tak, że w granicach 25 tysięcy to ja bym musiał dać za ekogroszek, tak jak wcześniej ogrzewałem. W tej chwili zapłaciłem tylko za utrzymanie licznika. Tak sprawa wygląda u mnie i ja jestem jak na chwilę obecną zadowolony. Oby to było bezawaryjne jak do tej pory. To wszystko. Nic więcej nie mogę dodać. Pan Jan rozjaśnił. Bardzo Państwu dziękujemy i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Do widzenia.